wytłumaczyć, jaka jest wartość tego. I w jakimś sensie chyba byliśmy skłonni poddać na rzecz dobrze rozumianego projektu dobrego rządzenia. Rozumując, że w kategoriach dobrego rządzenia, właśnie jako kategorii relacyjnej, właściwie znajduje się wszystko to, o co nam także chodzi. Teraz, jeśli chodzi o wymiary obywatelstwa, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo teraz sporo się na ten temat mówi. Rzekłbym, że czasem to rozróżnienie wprowadza się także wtedy, kiedy mowa jest o kapitale społecznym, bo to jest taki nowy bazar. Też już mam narzędzie, że jest prawie rozjechane, bo wszystko jest strasznie nadużywane. Najpierw wydawało się, że nie zauważaliśmy problemów związanych z kapitałem społecznym. W tej chwili to jest dyżurny wywód, konferencja, to jest to, że mamy niski kapitał społeczny i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że to nie jest miejsce na wykład socjologiczny definiowania kapitału społecznego, ale pamiętajmy, że on jest w takim klasycznym sensie przynajmniej definiowany na projekty sposób. To są trzy wymiary kapitału społecznego. Zresztą być może to nie jest nikim dobra teza. Jest coś takiego jak stała suma tego kapitału, ale jeden z nich to jest ten, który ma charakter taki, jeśli mogę tak powiedzieć, wiążący. To są te elementy, które w Polsce jest zresztą dość silne. To są ten sposób, w jaki komunikujemy się z ludźmi, jeśli mogę tak powiedzieć, podobnymi do siebie. Jest w Polsce, to dotyczy rodziny, to dotyczy najbliższych, to dotyczy kuzynów, jeśli mogę tak powiedzieć, i ludzi, którzy są do nas podobni. To może też dotyczyć naszego sektora, nie do siebie. I ten kapitał, taki rodzaj klej, takiego super glue, jest dosyć silny. Drugi to jest ten, który ma charakter pomostowy. To jest skłonność, umiejętność do rozumienia innych ludzi, którzy są inni. To jest właściwie taki podstawowy mechanizm, warunek przedwstępny, powiedział, komunikowania się wokół różnorodności. Ale te kapitały, ten rodzaj wymiaru obywatelstwa, który po polsku to jest nieprzetłumaczalny, ale po angielsku powiedziałbym civil, on dotyczy relacji między nami. Tak, choćby państwa może w ogóle w tym nie być. To jest to, jakim jesteśmy bliźnimi sąsiadami. I on jest szalenie ważny, dotyczy takich kwestii jak wolontariat, jak angażowanie się w sprawy wspólnoty, jak pomaganie sobie nawzajem, jak samopomoc i tak dalej, i tak dalej. On jest bardzo ważny, szczególnie w Polsce ten wymiar tak zwany właśnie pomostowy. Natomiast inny, o którym chyba teraz coraz więcej jest mowa, to jest ten wymiar wertykalny. To dotyczy też partycypacji. Wertykalny wymiar obywatelstwa polega na tym, że odnosi się do, definicyjnie do tego kontrapunktu, którym jest władza, którym jest hierarchia, którym jest państwo, którym są tego rodzaju relacje i stąd ta nazwa. To są te interakcje w rządzeniu, tak bym powiedział. I myślę, że jakkolwiek będziemy myśleć o przyszłości obywatelstwa, to warto od razu ustalić, o który z tych dwóch wymiarów będzie nam chodziło. Czy o ten, który polega na relacji z władzą, czy o ten, który polega na relacji, jeśli mogę tak powiedzieć, z sąsiadem i bliźnim. Warto też, no to są rzeczy, ja mogłem kłopot, dla niektórych z Państwa pewnie są rzeczy kompletnie oczywiste, dla mnie jest to i mogą być nudne, ale warto powiedzieć, że istnieją przynajmniej takie oczywiście wiele, ale z punktu widzenia tego, co się w Polsce dzieje, wydaje mi się, trzy ważne tradycje w ogóle myślenia o obywatelstwie. No ta pierwsza, stosunkowo dobrze znana i taka, powiedziałbym, taka niemal naturalna i intuitywna, no to jest takie liberalne rozumienie obywatelstwa jako czegoś, co ma charakter, myślę, że słowem klucz jest status. Ma charakter nieuwarunkowany, ma charakter pewnego uprawnienia, ma charakter negatywny przede wszystkim, że oznacza obronę przed, jeśli mogę tak być, różnego rodzaju uzurpacjami, prozelityzmem, mówieniem, co mam robić i tak dalej. To jest przede wszystkim to, co tworzy takie jądro ochrony mnie jako osoby odrębnej. O takie obywatelstwo nie trzeba walczyć, ono nie wiąże się z szczególnymi zobowiązaniami, ono nie wymaga praktykowania, ono po prostu jest dane, jeśli mogę tak powiedzieć. I ma charakter instrumentalny, incydentalny w takim rozumieniu, że od czasu do czasu musimy wykonać nasz obowiązek, bo to nie znaczy, że on jest cyniczny, nie znaczy, że liberałowie twierdziliby, że system społeczny może się obyć bez form tego rodzaju zaangażowania. Natomiast mówią, że od czasu do czasu wystarczy po prostu rozumnie podchodzić do tego, kogo wybieramy, rzucić głos i ewentualnie tego kogoś odwołać. Ale wszystkie te akty, jeśli mogę tak powiedzieć, uczestnictwa we wspólnocie politycznej, mają charakter incydentalny i wyjątkowy i instrumentalny. No drugie jest rozumienie, zresztą jest taki polski spór. On się dobrze wpisuje w dyskusję ze środowiskiem Pałacu Prezydenckiego, czy Polacy są republikanami. Istnieje cała grupa osób, nie powiem filozofów, rytmanie władzy, bym ich chyba obraził,
ale takie przekonanie, moim zdaniem rzeczowe, też bym chciał, żeby to było, że Polacy to są republikanie, że etos republikański, przywiązanie do dobra wspólnego odtwarza się w różnych rzeczach, których my nie widzimy, nie nazywamy, one nie są na naszym radarze, no nie wiem, takie stanowisko między innymi na przykład teologii politycznej, że na przykład wspólnoty parafialne są molekułami takiego życia republikańskiego. Chciałbym, żeby tak było, tak nie jest moim zdaniem. Wiele wskazuje na to, że w ciągu ostatnich kilku lat, już po śmierci Ojca Świętego, po pięciu latach, to są dane sprzed dwóch lat, liczba osób uważają, że parafia jest miejscem wspólnoty, a nie punktem obsługowym w usługach sakramentalnych, spadło o 30%. To jest w ciągu tylko tych kilku lat, więc widać, że to po prostu niestety się degeneruje. Ale w tej tradycji to jest strasznie ważne. W tradycji republikańskiej jest takie przypuszczenie o tym, że istnieje coś takiego jak właśnie zakorzenione w historycznej, kulturowej wspólnocie tożsamość oparta o przynależność do wspólnoty, podkreślam, narodowej przede wszystkim. To jest też założenie, że my prawie rodzimy się z taką troską o dobro wspólne. To jest całe nawiązanie do tradycji Arystotelesa, taki w tym rozumieniu wspólnoty politycznej, w której uprawianie polityki jest cnotą. Rzemiosło, praca fizyczna jest w ogóle czymś, co jest, znaczy to się powinno robić, to nie jest coś, co musimy robić, to jest źródło przyjemności. Zresztą wymieniam to słowo idiota i prywacja, bo często nie pamiętamy jakby źródło słowu tego. W słynnej mowie Periklesa, kiedy on mówi o idiotach, to mówi o ludziach, którzy nie chcą należeć do wspólnoty, którzy sami się izolują, dla których sprawy wspólnoty są bez znaczenia. To samo dotyczy znamy słowo deprywacja, pojęcie prywatności, to oznacza pojęcie pozbawienia się tak naprawdę. Więc jakby w tym etosie republikańskim jest mowa o tym, że jakby rodzimy się z tego rodzaju cnotą, przywiązanie do dobra wspólnego, z jaką oczywistością, że tak to ma wyglądać. No i wreszcie jest moim zdaniem bardzo zaniechany w Polsce taki kierunek, który gdzieś powstaje na przecięciu tych dwóch, czyli ten kierunek komunitaryzmu, który bardzo silnie mówi, że rzeczy nie są dane, nie są oczywiste, że pojęcie dobra wspólnego, cnoty obywatelskiej wykształca się w pewnym działaniu, że to jest coś, na co trzeba zapracować, co robi się w dyskusji, co robi się w negocjacji, co jest kontekstualne. Oczywiście przynależność do wspólnoty narodowej ma olbrzymie znaczenie, ale w jakimś sensie mniejsze, że większe znaczenie ma przynależność do konkretnej społeczności i sposób, w jaki w niej funkcjonujemy. Bardzo ważne też w tradycji komunitariańskiej jest to, że pojęcie obywatelstwa krytyczne na w ogóle, że tak powiem, wykonalności tego obywatelstwa jest to, żeby zachować równowagę między tym, co ma charakter uprawnienia i tym, co ma charakter zobowiązania czy świadczenia. Bez tego ten system się po prostu rozpada. Ja bardzo ubolewam w Polsce, właściwie ten komunitarianizm jako pewien, że tak powiem, rodzaj wyboru jest bardzo płytki, mało obecny. Pojedyncze osoby można wskazać, czy środowiska, które odwołują się do tej tradycji komunitarystycznej. Teoria obywatelstwa, no tak, musimy czas patrzeć. To się kiedyś wydrukuje, znaczy, że będzie dostępne. Tak. To jest ważne, natomiast to mnie prowadzi takie punkty, w ogóle po co my o tym obywatelstwie rozmawiamy. Otóż, no istniało takie domniemanie, jeszcze całkiem niedawno, pod koniec lat 70. uważano w ogóle, że idea obywatelstwa być może jest, jeśli mogę tak powiedzieć, passé. Że istnieje taki mechanizm instytucjonalny, różnego rodzaju check and balance, że jak to kiedyś, to jest zdanie przypisywane Kantowi, że problem rządzenia jest rozwiązywany, że da się tak zaprogramować instytucje, że nawet naród diabłów funkcjonowałby to poprawnie. No ale okazało się, że nie. Okazało się, to na wiele sposobów widać, że same instytucje, same zapisy, sama litera nie wystarczy do, jeśli mogę tak powiedzieć, funkcjonowania demokracji. A zatem, że funkcjonowanie wymaga praktykowania cnót obywatelskich i pewnych form politycznego altruizmu i uczestnictwa. Bez tego te instytucje się wywracają. To jest główny problem zmęczonej demokratycznej Europy. Cała ta demokratic fatigue, cały ten deficyt demokratyczny. My mamy wszyscy, inni walczą o coś, co my mamy po prostu. Możemy z tego korzystać, ale jednocześnie jakby nam się nie chciało. W wielu miejscach problemy polegają po prostu na problemach z zaniechaniem. My się tylko łatwo potrafimy zwolnić z tego rodzaju zobowiązań. Dobra, to pominę kategorię obywatelstwa. Znaczy, dobrze. Ważne zdrowie. Teraz, to jest taki, to są tylko punkty, każdy z nich mówi przedmiotem pewnie oddzielnej dużej dyskusji, ale co się moim zdaniem, to jest dosyć autorskie, to jest to, jak przesuwają się, jak te wahadła w tej chwili, jak następują zdrowie. Ja to w każdym razie tak widzę i to
może się na coś przydać. Po pierwsze, no właśnie, z punktu widzenia porządku demokratycznego następuje, nie wiem, odejście, czy w każdym może nie, na razie nie odejście, na razie dostrzeżenie tego, że bez tego będzie bardzo trudno, od demokracji o charakterze takim czysto agregacyjnym, głosujemy, dodajemy tam tak lub owak, jedno mandatowo, większościowo, w ogóle to nie ma znaczenia, ale generalnie to się gdzieś tam dodaje i wynajmujemy ludzi, żeby nami rządzili. To jest klasyczny taki szumpeterowskie też podejście do tego, że ludzie są do